Aplikacje dla prawdziwych graczy Brawl Stars. Takie jest, dzisiaj przedstawię wam 5 aplikacji, które są mniej jak i bardziej użyteczne oraz co najważniejsze związane są z naszą grą. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, to zostawcie teraz łapeczkę w górę. 2000 kciuków w górę równa się kolejny odcinek z jakimiś ciekawymi aplikacjami. Oczywiście, ja jestem Rost i zanim jeszcze zaczniemy ten materiał, chciałbym was powiadomić, że obecnie na Instagramie trwa konkurs na Pace of Carda o wartości 400 zł. Aby wziąć udział, wystarczy mnie zaobserwować i wykonać zadania spod postu konkursowego. Linka do niego znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Do tego, jeśli jesteś tutaj nowy, bądź też nowa, pamiętaj o strzeleniu suba, ponieważ ponad 70% z was jeszcze tego nie robi, no a do końca roku lecimy po 125 tysięcy. Ten odcinek zaczynamy od aplikacji, która wydaje się najbardziej użyteczna. W aplikacji pod nazwą Brawl Stars Stats możemy znaleźć wiele statystyk, poczynając na naszych osobistych statystykach, gdzie macie największą ilość pucharków, wasze najlepsze czasy na danym trybie, czy też ilość wygranych oraz historię pucharków na waszych zadymiarzach. A poza tym znajdziecie tutaj listę obecnie dostępnych map w Brawl Stars oraz zadymiarzy, którymi warto jest grać na danej mapie, co jest naprawdę bardzo pomocne, szczególnie dla nowych graczy. Znajdziemy tam też informacje, jakie mapy pojawiają się po tych obecnie dostępnych, a do tego jeszcze możemy sprawdzić rankingi oraz informacje o klubach, takie mega szczegółowe dotyczące na przykład ilości pucharków na przestrzeni czasu w danym klubie oraz samych członków tego klubu. Według mnie aplikacja jest super przydatna i warta zainstalowania. Oczywiście linki do tej, jak i wszystkich innych aplikacji z tego odcinka znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja Brawl Cuphead posiada funkcje podobne do tej wcześniejszej, ale umieściłem ją tutaj na liście, ponieważ ma bardzo rozwinięty system map i możemy sprawdzić tutaj dosłownie wszystkie mapy na każdym trybie wraz z zadymiarzami, którymi najlepiej jest grać na tych trybach. Do tego możemy sprawdzić statystyki naszych zadymiarzy wraz z wzrostem ich mocy, co jest bardzo przydatne i pomoże stwierdzić nam, czy warto jest ulepszyć danego zadymiarza, na przykład Bow, czy może lepiej Pam, czy też innego zadymiarza. Jest to raczej taka całkiem pomocna aplikacja, chociaż dużo nam w sumie do gry nie wprowadza i pomoże nam m.in. ulepszać naszych zadymiarzy. Oczywiście z czasem i tak ulepszamy wszystkich, ale chodzi tutaj o takie początki naszej gry, więc taka dobra aplikacja na początek. Zresztą fajna jest ta statystyka, jeżeli chodzi o mapy, ponieważ tam możemy sprawdzać sobie, co jest warto grać na danej mapie i wszystkie tak mapy możemy sobie obczaić i zobaczyć, jaka postać jest w sumie na danej mapie najlepsza. Następna aplikacja pod nazwą Brawl Stars Talk pozwala nam zabawić się w puszczanie dźwięków naszych brawlerów, więc jeśli chcieliście kiedyś wykorzystać głos Crowa, El Primo czy też innej postaci, ta aplikacja jest stworzona właśnie dla was. Do tego warto wspomnieć, że dostępne są tutaj wszystkie głosy, nawet naszego Leona, który od niedawna potrafi tylko wiedzieć. Przedostatnia aplikacja jest już czysto rozrywkowa. Jest to tak zwany symulator otwierania skrzynek, a dokładniej boksów. Tej aplikacji, jak już pewnie się domyślacie, możemy otwierać nasze boksy z Brawl Starsa i sprawdzić, czy będziemy mieli większe szczęście niż w naszej grze. A ostatnia apka na dzisiaj zapewni wam unikalny wygląd waszego telefonu, ponieważ oferuje nam ona tapety z naszego Brawl Stars na telefon. Więc jeśli chcesz podkreślić, że jesteś prawdziwym, wiernym graczem Brawl Starsa, prawdziwym zadymiarzem, możesz ustawić sobie na telefon taką tapetę, wtedy wszyscy, którzy to zobaczą, będą wiedzieli, że jesteś graczem właśnie tej gry. No może z wyjątkiem osób, które nie znają tej gry, ale jest to mały procent ludzi i obejmuje głównie osoby niekorzystające z YouTube'a. A więc mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, ponieważ to byłoby już na tyle. Przypominam raz jeszcze, że jeśli nie zostawiliście jeszcze suba, to zróbcie to teraz, klikając w ten czerwony guzik znajdujący się pod filmem, aby stał się szary. Do tego, jeśli interesują was bonusy w stylu dodatkowy odcinek, dodanie do znajomych i tak dalej, zachęcam do kliknięcia w niebieski guzik wesprzyj obok suba, tak jak te osoby widoczne teraz na ekranie. A mówi do was oczywiście Rost, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnym materiale, jak zwykle o godzinie 18. Hej!